przechodzimy do punktu piątego. Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału miasta. I bardzo proszę w tym temacie o przedstawienie informacji. W pierwszej kolejności proszę pana Roberta Feliga, dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury COS-ECO, spółka z o.o. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jak co roku informacja o działalności spółki za rok 2015. Ciąg dalszy jakby tutaj pierwszego etapu, czyli wizytacji państwa u nas na obiekcie. Tutaj część ta pisemna. Następny slajd. Pokrótce o czym będzie mowa, o naszych wartościach, o otoczeniu spółki, jakim jesteśmy zespołem, potencjałach, potencjale na kolejne lata, naszych produktach, działaniach ekologicznych, o warunkach w branży. Branże mamy trzy, dwie główne, wodkan, ciepłownicza, usługi dodatkowe. Wyniki na działalności roku 2015 i powiem też troszkę o edukacji młodzieży, a w szczególności o takich akcjach promocyjnych, które zaczęły się w roku poprzednim, 2014 sprawozdawczym i które w tym roku także chcemy kontynuować. Następny slajd, nasze wartości. Działamy ze świadomością konsekwencji i wpływu na otoczenie. Dbamy o rozwój stały naszych umiejętności i kompetencji. Relacje opieramy na szacunku i współpracy. Dostarczamy rozwiązania o ustalonej, często normowanej jakości i przestrzegamy procedur, praw i norm, tak żeby być wiarygodnym w biznesie. Krótko pokazaliśmy te akty prawne, z którymi jesteśmy na co dzień, na bieżąco mamy do czynienia. Myślę, że tym się różnimy od wielu działalności gospodarczych, jak bardzo wielkie otoczenie prawne mamy w spółce. I ono dotyczy nie tylko tych kwestii podstawowych, jak podatki, ale w szczególności kwestii środowiskowych, czyli odprawa ochrony środowiska, ustawa o utrzymaniu czystości, ustawa o odpadach, prawo wodne i wszystkie te, ten cały blok także tych instytucji, które mogą nas kontrolować, choćby inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy. No i oczywiście, ponieważ jesteśmy spółką, która posiada związki zawodowe, oprócz kodeksu pracy mamy też na przykład ustawę o związkach zawodowych. Następny slajd, jakim jesteśmy zespołem, tu już tylko pokrótce powiem, bo w to wierzymy, jeżeli chodzi o taką politykę wewnętrzną w spółce. Wierzymy, że każdy pracownik poprzez swoje działania ma wpływ na rozwój całej firmy, dlatego konsekwentnie wdrażamy strategię spójnego i przemyślanego systemu podnoszenia kwalifikacji, motywacyjnego systemu wynagrodzeń i dotyczy to wszystkich pracowników. W tym roku na przykład udało nam się po 4 latach od połączenia wdrożyć w końcu nowy regulamin wynagradzania. To było zadanie trudne, ale w końcu mamy jeden dokument, który łączy dawne dwie spółki i jakby prostuje jakby sytuację także w zakresie wynagrodzenia zależnego między innymi od kwalifikacji spółki. Oczywiście mówimy tutaj też o kwestiach zmian, które jeszcze nastąpiły także w tym zakresie zatrudnienia. Liczba zatrudnionych pracowników od połączenia, czyli od 1 stycznia, 2 stycznia 2012 spadła o 10 osób i to jest wymierny efekt między innymi procesu połączenia konsolidacji spółek. Następny element to potencjał na kolejne lata. Tu pokrótce tylko do czego się przygotowujemy, co jest naszym celem. Na pewno najważniejszym celem to oczyszczalnia ścieków, projekt, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, modernizacja gospodarki odpadowej na terenie oczyszczalni poprzez wdrożenie fermentacji. Jesteśmy po etapie dokumentacyjnym. W tej chwili, w tym roku, prawdopodobnie około października, będziemy składać wniosek aplikacyjny już na zadanie inwestycyjne, które planujemy na lata 2019-2020. Oczywiście stałym naszym elementem to jest poszerzanie dostępności świadczonych usług, nie tylko na wodkanie, ale także w ciepłownictwie. Następnym to angażowanie się spółki jako inwestora aktywnego, w szczególności dotyczy to ciepłownictwa, o tym też powiem troszkę później, jakie efekty wymierne są tego właśnie aktywnego działania w ciepłownictwie. Modernizacja kotłownika 1, tutaj przynajmniej na dwa możliwe elementy, jesteśmy na etapie opracowywania nowych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, więc to na pewno będziemy o tym dokładnie rozmawiać, ale na pewno uważamy, że ten element kogeneracyjny, biomasowy, także o ile bylibyśmy zmuszeni do podobnego wejścia w system handlu emisjami, to na pewno to są te elementy, które nas
będą dotyczyć. Prowadzimy kwestie dotyczące bardziej automatycznego zarządzania siecią. Na razie mówimy o węzłach cieplnych, grupowych, indywidualnych, ale docelowo także, chociażby poprzez ten projekt unijny, chcielibyśmy wdrożyć taki system zarządzania sieciami wodkan i ciepło poprzez tak zwany dostępny GIS, tak, czyli taki system zautomatyzowany. Od 2 lat prowadzimy już zaawansowaną kwestię automatyzacji odczytu wodomierzy i ciepłomierzy. To jest kwestia i dla nas ważna, ale też dla klientów, żeby powoli nie nachodzić klienta z tego powodu, żeby mu tylko wystawić fakturę. Docelowo ma być tak, że 100% klientów na wodzie i 100% klientów na cieple ma być odczytywanych zdalnie. Natomiast my klienta będziemy odwiedzać tylko raz na jakiś czas w takich celach, jakby powiedzmy częściowo kontrolnych, ale też żeby zobaczyć, jak instalacja działa. No i to, co też robimy od wielu lat, taka krocząca modernizacja stacji wodociągowej. Taką przyjęliśmy metodę. Nie kierujemy się tutaj jakimiś dużymi modernizacjami skokowymi, natomiast na ujęciu wody robimy środki tam, w szczególności na odnowienie tego obiektu przeznaczamy rokrocznie. No i oczywiście punkty ostatnie, czyli edukacja młodzieży połączona z akcjami promocyjnymi. Powiem o tym jeszcze dokładniej. W zeszłym roku była to akcja dotycząca naszych hydrantów, które przy szkołach powstały, takie bardziej przyjazne dla dzieci. W tym roku mówimy już o akcji promocyjnej picia wody z kranu, ale o tym powiem jeszcze szerzej na koniec. Nowe produkty, nowe, stare tak naprawdę. To, co na czym się na bieżąco, to jest następny slajd, na czym się zajmujemy, to oczywiście dbałość o nowe przyłącza, dbałość o rozwój sieci, wprowadzanie nowych produktów, zwiększenie efektywności procesów, a z działań ekologicznych, które też się dzieją od wielu lat, no to w szczególności dotyczy to ciepła w tej chwili, likwidacja niskiej emisji, każdy podłączony nowy budynek i likwidacja jakiegoś kotła węglowego to jakieś realne cyfry obniżenia emisji, ale ten rok 2015 szczególny, bo instalacja odpylania, nowe normy unijne, 4-krotnie mniejsze w tej chwili dopuszczalne normy emisji spalin w okresie pyłów, to naprawdę był konkret i myślę, że tak dużego skoku w poprawie emisji nie było od wielu lat. Następny slajd to już takie pokazanie wykresów. Pierwszy po lewej to jest redukcja zanieczyszczeń powietrza w okresie 1995 do 2012. To są związki siarki, azotu i tlenku węgla. Dalej mamy redukcję dwutlenku węgla w okresie. To jest ten dolny slajd po lewej, ale mamy też powierzchnię użytkową obiektów i tutaj też myślę, że ten prawy górny to jest ważny dla nas wykres. On pokazuje, jak działania w powiększanie sieci ciepłowniczej powoduje zwiększanie podłączonych ilości podłączonych obiektów. I jak Państwo widzicie, mimo tego, że ilość podłączonych obiektów, ten prawy górny, pokazuje znaczący wzrost, to jednak zużycie paliwa technologicznego spada, co z oczywistością faktu, iż każdy z naszych klientów zużywa coraz mniej ciepła z uwagi chociażby na termomodernizację. Czyli tak naprawdę, nie podłączając nowych klientów, ilość naszego sprzedaży by rokrocznie spadała, więc byłaby to, nie ma innego wyjścia, jak rozszerzanie rynku. Rozwój techniczny, kierunki na przyszłość, opomajerowanie, wizualizacja pracy węzłów ciepłowniczych, nowy system zdalnego odczytu wodomierzy, montaż w ciepłomierzach zainstalowanych na węzłach cieplnych modułów bezprzewodowego odczytu danych. To są takie rzeczy, które są w najbliższej perspektywie. Uruchomienie systemu wizualizacji ciśnienia sieci wodociągowej oraz systemu zarządzania sieciami wodkan ciepło w oparciu o GIS. Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w spółce. No i te rzeczy, które się ostatnio wydarzyły, czyli dokumentacja projektowa, rozbudowa oczyszczalni i aport finansowy, który był na rozwój sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej. Krótka charakterystyka, następne slajdy to są dotyczące branż. To następny slajd. Działalność Wodkan. Przede wszystkim podstawowy cel. COSECO zapewnia komfort, bezpieczeństwo, dostawę wody, odprowadzania ścieków oraz ciepła i ciepłej wody do mieszkań, centrów handlowych, instytucji, szkół, przedszkoli, generalnie naszych odbiorców. Jeżeli chodzi o działalność Wodkan,
to, co podkreśliłem, jest faktem nie tylko w Kościerzynie ciągły spadek zużycia wody, on jest elementem tak naprawdę podwyższającego się stopnia automatyzacji i w ogóle poziomu życia. I to, co my robimy, czyli aktywne działanie polegające na pozyskaniu nowych odbiorców, rozbudowa sieci, pamiętajmy, że jeśli chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną, ona tylko w części pokrywa te spadki i tak naprawdę na dzisiaj przy 99% pokryciu siecią mieszkańców to jest to działanie mimo wszystko nierentowne. Tyle o działalności Wodkan. Jeżeli chodzi o inwestycje roku 2015, nie będę może ich wszystkie odczytywał, one na tej slajdzie będą Państwu dostępne. Te wszystkie elementy, które zrobiliśmy w szczególności w ramach inwestycji własnych, ale także w ramach usług. Jeżeli chodzi o działalność ciepłowniczą, następny slajd. Tutaj oczywiście także ciągły spadek zapotrzebowania na ciepło w wyniku termomodernizacji, natomiast tutaj o tyle jest różnica, że nasze aktywne działanie, znowu polegające na budowie nowych sieci i przyłączaniu nowych obiektów, jednak powoduje, że ta działalność jest rentowna i że tak naprawdę to na niej głównie opieramy nasz zysk. To, co ważne w roku sprawozdawczym, to inwestycja modernizacji odpylania kotłowni. No i druga rzecz, o którą musimy o niej pamiętać, to jest wciąż ten proces, który w Unii został zatwierdzony, dekarbonizacji, czyli tego, że powinniśmy zmniejszać ilość zużywanego w Polsce węgla. To się przekłada także, tak, także na naszą spółkę, więc powinniśmy dbać o to, żeby w perspektywie, także w planie zaopatrzenia ciepła, który nas czeka, przewidywać ten proces, który ma następować dekarbonizacji, zmniejszenia ilości udziału węgla jako tego paliwa mniej ekologicznego i jednak dywersyfikacja paliw, czyli na przykład gaz, czyli na przykład biomasa. Następny slajd to działalność ciepłownicza po stronie budowy nowych sieci. I tutaj, jak Państwo widzicie, znaczący udział tych sieci, które w zeszłym roku zbudowaliśmy, to jest program Kawka, którego byliśmy uczestnikiem, ale także udział miasta, w szczególności ulica Sikorskiego. Tutaj chcę jeszcze raz podziękować za ten aport finansowy, bo na ulicy Sikorskiego rzeczywiście na naszych oczach zachodzi zmiana jakościowa w tej chwili. Jeżeli mówimy o następnej działalności, tej około 10% w naszej spółce, czyli to jest następny slajd, poproszę, działalność usługowa. Ona jest oczywiście bardzo różna. My ją kojarzymy najczęściej Państwo z naszą działalnością budowlaną, czyli budową sieci wodkan ciepło deszczowych, ale pamiętajmy, że to są też działalności po stronie wynajmu, dzierżawy pomieszczeń, wynajmu komina, także jest tego tutaj znacznie więcej, czy na przykład od kilku lat zimowego utrzymywania dróg. OK, następny slajd, proszę. Największe działania roku poprzedniego to jest udział w Schetynówce, ale także budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w naszej sąsiedniej gminie po wygranych przetargach w Kościerskiej Hucie i w Wielkim Klinczu. Następny slajd pokazuje, proszę Państwa, taką charakterystykę tej naszej sieci, na której pracujemy, czy w ogóle całego tego działalności. Pokrótce działalność wodociągowa to oczywiście po prawej stronie mamy przedstawienie, z czego się głównie składają stacja wodociągowa. Sieć wodociągowa na dzisiaj magistralna to jest 2,5 km, rozdzielczej sieci 71 km, przyłączy 46 km. Jest czym zarządzać, jest nad czym panować, usuwać awarie, bo zawsze jakaś awaria na tak dużym organizmie się może przytrafić. Jest to 99% pokrycie mieszkańców Kościerzyny. Tu zawsze uczulam, nie terenu Kościerzyny, a mieszkańców. Nie ma nas wciąż na przykład za torami, ponieważ tam tak de facto dzisiaj nie ma mieszkańców, jeżeli mówimy o jakby takim zagęszczeniu. Natomiast tam, gdzie to zagęszczenie jest, tam w większości my w 99% jesteśmy. W liczbach roku 2015 jest to prawie 770 tysięcy metrów sześciennych wyprodukowanej wody i sprzedanej wody i przychody z tej działalności 2 292 tysiące złotych. Sieć kanalizacyjna, bardzo podobna siatka na planie miasta Kościerzyny. 81 km sieci, jak Państwo widzicie, więcej niż w wodociągu. Przy kanalików prawie 21 km, sieciowych przełompowni ścieków. No dosyć drogich elementów utrzymania sieci, na dzisiaj 18. Mamy nadzieję, że za niedługo 19, gdy pojawi się przepompownia na ulicy
skargi z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to 97% pokrycie mieszkańców, jeżeli chodzi o udział naszych klientów do ogółu mieszkańców Kościerzyny. Prawie 800 tysięcy metrów sześciennych sprzedanych w zeszłym roku i 5 milionów 330 tysięcy złotych z tej działalności. Działalność ciepłownicza. Następny slajd. No już znacznie mniej, a mimo to 51% udziału w przychodach spółki to działalność ciepłownicza. Jest to system oparty o dzisiaj 3 kotłownie, 2 rezerwowo-szczytowe, 1 główna centralna, sieci 24,1 preizolowanej, kanałowej, wciąż jeszcze 3,5 km. To są te sieci, które trzeba wymieniać, przestarzałe, w różnym stanie technicznym. Te, które są najgorsze, będą podlegały wymianie. No i węzły ciepłownicze indywidualnych 326, obcych 71, grupowych węzłów 5 sztuk i rozdzielacze 75. Co ważne, co chciałem powiedzieć, jak mówiłem o tej aktywności na tym rynku, działalność ciepłownicza to inwestycje, inwestycje, inwestycje. Od roku 2010, od kwestii rynku, naprawdę spore pieniądze poszły na tą działalność i to, co jest w górze po lewej, jest tego efekt. W 2010 roku udział COSECO, no wtedy jeszcze COSPECU, w rynku świadczenia usług ciepłowniczych dla mieszkańców to było 38%. Dzisiaj, po tak de facto 6 latach, mamy 55%, mamy pakiet większościowy w mieście. Więc uważam, że w długim okresie zawsze łatwo zaobserwować, czy są efekty takich wysiłków znacznych, jak w ciepłownictwie zostały poniesione. Ja bym tutaj powiedział właśnie, że to jest też kolejny efekt plus połączenia, bo spółka COSPEC pewnie przy całej jej możliwościach, które miała, no nie byłaby w stanie już na taką skalę inwestować i to rzeczywiście połączenie w tym pomogło. Jeżeli chodzi o wynik na sprzedaży 2015, 173, prawie 184 tysiące gigajouli za niecałe 9 800 000 złotych, czyli więcej niż Wodkan razem wzięty. Działalność usługowa, tu już tylko pokrótce, zimowe utrzymanie dróg, udział w inwestycjach, najczęściej miasta Kościerzyny poprzez udział w przetargach i to, co od 2 lat robimy, czyli angażowanie się w rynek okoliczny gminy Kościerzyna, Kościerska Huta, Wielki Klincz. Jest to w tym roku sprawozdawczym prawie 9% w przychodach, 1 710 000 zł. Następny slajd to już nasze wyniki. Przychody działalności operacyjnej 19 120 000, koszty 17 795 000, wynik na działalności operacyjnej 1 325 000. Zysk brutto, proszę Państwa, 1 284 111 zł. Zysk netto jest to 1 14 355 33 zł. Takim wynikiem, o którym Państwu też informowaliśmy, dlaczego taki wynik spory jest konieczny. O tym mówiliśmy wielokrotnie, ale przypomnę oczywiście jeszcze, rok 2015 to jest spłata pożyczek i kredytów razem z odsetkami na sumę prawie 2 400 000 zł. Więc wynik taki musiał być wygenerowany, żeby taką ilość spłat obsłużyć w ciągu roku. Rok 2015 będzie jeszcze gorszy, ponieważ mamy do spłaty na ten rok według planu naszych pożyczek 2 700 000, o 300 000 więcej, tak samo jak w roku 2017, więc tym bardziej musimy dbać o poziom kosztów, poziom przychodów, żeby tego rodzaju obciążenie finansowe obsłużyć. I na koniec, proszę Państwa, te akcje edukacyjne i promocyjne. Już w zeszłym roku zaczęliśmy taką akcję z udziałem szkół, zapalmy ponownie choinkę. Muszę powiedzieć, że jakby odzew ze strony szkół był, jakby można jasno powiedzieć, super, bo rzeczywiście przeszło to nasze oczekiwania. Połączone było to z akcją razem z zimowiskami 2016 roku. Sens tej akcji oczywiście, raz kupiona choinka ma szansę jeszcze raz zapłonąć, ale już w naszym kotle.
I tak się rzeczywiście działo. Na pewno będziemy tę akcję co roku kontynuować. Następny slajd pokazuje zdjęcia z tej akcji. Mogę prosić? Także na pewno było to ciekawe. A następny slajd pokazuje, co chcemy zrobić w tej chwili. Mogę? Już w zeszłym roku zaczęliśmy akcję dotyczącą wody. Zaangażowaliśmy się w to, że przy każdej z kościelskich szkół podstawowych i gimnazjalnych pojawią się takie bardziej przyjazne hydranty. Pokazują, że hydrant może nie tylko służyć kwestii PPOŚ-u, czy na przykład kwestiom technologicznym płukania sieci, ale może być też po prostu ładny. Szkoły na to bardzo ładnie, bardzo fajnie zareagowały, dlatego poszliśmy w tym roku kawałek dalej. W tym roku, i tutaj to następny slajd pokazuje, otworzyliśmy akcję dotyczącą promocji picia wody z kranu, bo wielu z nas zapomina to, co dla nas kiedyś w naszej młodości było standardem, że jak człowiek jest spragniony, jest na przykład dzieckiem, odkręca wodę i pije wodę prosto z kranu. Jakość tej wody się naprawdę nie zmieniła, ona wciąż jest tak samo dobra i nadaje się do picia. Natomiast my o tym zapominamy i kupujemy tej wody butelkowanej niewielkiej ilości. My tylko chcemy powiedzieć, woda z kranu nadaje się do picia, można z niej korzystać. Jest znacznie tańsza, gdy ją przeliczymy na litr, o tym pewnie za chwilę. Zrobiliśmy na ten temat konkurs w szkołach na wymyślenie hasła. To hasło, jak Państwo widzicie, haseł było 60. Było bardzo trudno wybrać. Zwyciężyło to, które tu pokazuję. Pijąc kosierską kranówkę, co dzień oszczędzam złotówkę, bo rzeczywiście litr wody z kranu, litr wody z butelki, to jest przebicie śmiało, można powiedzieć, złotówki. I efekt tego taki, po porozumieniu ze szkołami, z panią Alicją Kirstein, szefową BOPO, jest taki, że we wrześniu zamontujemy w każdej kościerskiej szkole podstawowej takie poidełko, które oczywiście będzie zasilane. One już są u nas na magazynie, czekają tylko na montaż i na wyznaczenie miejsca w każdej ze szkół. Takie poidełko powstanie. My je widzimy na amerykańskich filmach, tak, że tam się naciska na ten i taki strumyczek leci bezdotykowo do kranu. Się z tego korzysta, a mamy nadzieję, że teraz to będzie w szkołach. Zachęcamy oczywiście szkoły, żeby dokupiły kolejne. Bo pewnie jedno poidełko na taką szkołę jak Zespół Szkół Publicznych nr 1 trochę mało, ale od czegoś trzeba zacząć. I tylko, proszę Państwa, ostatni slajd, to już zupełne zakończenie. Chcemy powiedzieć, że nie jesteśmy gołosłowni. Jeżeli porównamy normy dotyczące tego, jaka powinna być na przykład zawartość substancji mineralnych w wodzie, którą się mówi jako nisko zmineralizowaną albo średnio zmineralizowaną, to kościerska woda ta pośrodku ma swoje wyniki, 438 mg substancji mineralnych, a już w poszczególnych parametrach magnez, wapń, to widać już konkretnie wodę Koseko. Także myślę, że naprawdę można z tej wody korzystać, do czego my oczywiście zachęcamy. I tu na końcu to porównanie 1,5 litra wody butelkowanej, około 1,5 złotego. Oczywiście można znaleźć wodę tańszą, pewnie i droższą, nam nie o to chodzi. My chcemy pokazać, że litr naszej wody z kranu kosztuje nawet nie grosz, 0,9 grosza za litr. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych w dyskusji pragnie zająć głos? Pytania nie widzę. Przechodzimy do kolejnej części naszej sesji. Zapraszam pana Krzysztofa Knuta do przedstawienia informacji z działalności Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki ZOO. Bardzo proszę pana prezesa o przedstawienie. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni goście, dziękuję za zaproszenie, za możliwość przedstawienia sprawozdania. Jako że no, zwrócono uwagę, aby to było bardzo krótkie, więc ja skrót skrótu zrobię, slajdy będą się wyświetlały pewnie. Część Państwa się z tym materiałem już zapoznała.
Spółka powstała w 1998 roku. Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych i eksploatacja na zasadach najmu. No, może wykonywać spółka również inne czynności związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Kapitał zakładowy spółki na koniec 2015 roku wynosił 2 128 300 zł. Decyzją zgromadzenia wspólników osiągnięty za 2014 rok zysk netto w wysokości 303 107 zł 84 grosze przeznaczono zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i umową spółki na powiększenie kapitału zapasowego. Przypomnę, że w TBS-ie nie może być podzielony on pomiędzy wspólników, a jedynie przeznaczony na działalność statutową. Dla porównania podkreślę, że spośród 13 TBS-ów w województwie pomorskim w Kościerzynie wybudowaliśmy ponad 105 mieszkań czynszowych z 1 miliona zainwestowanego kapitału. W pozostałych miastach nie przekraczają one 45, województwa pomorskiego oczywiście, nie przekraczają one 45 mieszkań z 1 miliona kapitału, a na przykład w Starogardzie Gdańskim wybudowano 2 mieszkania z jednego miliona zainwestowanego kapitału. Władze spółki to zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza, zarząd. Kolejny slajd, organizacja spółki, jeżeli mogę. W spółce funkcjonują 4 piony organizacyjne. W 2015 roku średnie zatrudnienie wynosiło 43 osoby, w tym 17 na umowę o pracę. Podkreślenia wymaga fakt wysokiego poziomu przygotowania zawodowego i długoletniej praktyki etatowej załogi spółki. Ponad 70% posiada wyższe wykształcenie, w tym 3 osoby podyplomowe. Prawie 30% pracowników poszczycić się może uprawnieniami budowlanymi. 2 osoby zgodnie z wymogami nieobowiązującej już ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 gospodarcy nieruchomościami posiadały licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Działalność towarzystwa, poproszę kolejny slajd. Działalność inwestycyjna. W 2015 roku w ramach zadań inwestycyjnych planowaliśmy opracować koncepcję zagospodarowania działki 271 przy Hejkiego oraz 166 przy Małej Kolejowej pod realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Jednak uchwałą z grudnia 2015 roku Rada Miasta Kościerzyna uchwaliła uchwałę z 13 roku o wniesieniu aportem działki przy Małej Kolejowej do spółki. W związku z powyższym opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nie doszło do skutku. Dla działki 271 przy Hajkiego opracowano koncepcję jej zagospodarowania i wystąpiono o wydanie warunków zabudowy. Z uwagi na protesty właścicieli sąsiednich nieruchomości i groźbę znacznego przedłużenia procedury uzyskania warunków zabudowy wycofaliśmy wniosek o wydanie warunków zabudowy. Jednocześnie wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o przekazanie nam aportem sąsiedniej niewielkiej działki 232 dla lepszego zagospodarowania działki 271/6. Ona po prostu, ta dodatkowa działka, umożliwia się odsunięcie od tych konfliktowych sąsiadów o kolejne 4 metry i mamy nadzieję, że to załatwi sprawę. Aktualnie przygotowujemy nową koncepcję zabudowy i porozumiewamy się w tym zakresie z panem burmistrzem, bo przedstawiliśmy mu propozycję wspólnego budowania mieszkań czynszowych na tej działce. W 2015 roku na wniosek mieszkańców wykonaliśmy dodatkowych 49 miejsc postojowych oraz ogrodzenie placu zabaw na naszym osiedlu przy Piechowskiego. Obecnie na tym osiedlu na 294 mieszkań przypada 285 miejsc postojowych. To jest prawie jedno miejsce na mieszkanie. Jak osiedle się budowało, wystarczyło mieć jedno miejsce na 2 mieszkania. Wspólnie z gminą miejską i spółdzielnią mieszkaniową udało się również zrealizować boisko do gry w piłkę, stanowisko do gry w kosza i ćwiczeń fizycznych. Na kolejnym slajdzie przedstawione te miejsca parkingowe dodatkowe stworzone i ogrodzony plac zabaw na kolejnym i boisko do gry z urządzeniami siłowymi. Kolejny slajd. W ciągu roku zrealizowaliśmy zamierzenia inwestycyjne wspólnot mieszkaniowych obejmujące wykonanie robót ociepleniowych, ścian elewacji 6 budynków. Łącznie docieplono ponad 1400 metrów kwadratowych. Dzięki programowi usuwania azbestu ogłoszonego przez Gminę Miejską Kościerzyna wspólnoty mieszkaniowe Rogali 7, 8, 21 otrzymały dofinansowanie na usunięcie płyt azbestowych. Odnowiono również ponad 2600 metrów ścian elewacji 3 budynków i tak przedstawione na kolejnych slajdach te odnowienia budynków. Rogali 7, Rogali 8, Rogali 21. Kolejny slajd poproszę. W 2015 roku złożyliśmy również w imieniu wspólnot mieszkaniowych Lipowa 3, Dworcowa 25, Rynek 17, 18, Gdańska 2 i Długa 5 wnioski o dofinansowanie w ramach programu Kawka wykonania w tych budynkach w 2017 roku instalacji CO i ciepłej wody z węzłami ciepłowniczymi i tam
zdjęcia tych pięciu nieruchomości. Kolejny slajd, proszę. W związku z zaplanowaną realizacją w 16 roku przez Gminę Miejską Kościerzyna termomodernizacji pięciu budynków wspólnot mieszkaniowych, Spłodowskiej 2, Sikorskiego 5, 10, 11 i Lipowa 1 w ramach programu Kawka. Dla tych budynków opracowana została w 15 roku dokumentacja na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody i docieplenia części ścian budynków. No niestety przetarg został ogłoszony tak późno. Myślę, że inne budynki spóźniły się z wykonywaniem dokumentacji. To miało wpływ. Nasz budynek już zaczął się, po przetargu, jaki Gmina Miejska zorganizowała, zaczął się Sikorskiego 11 termomodernizować. Kolejny slajd, proszę. W ramach programu Kawka przeprowadzona została termomodernizacja czterech budynków komunalnych. W ubiegłym roku Rynek 6, Miodowa 10, Dworcowa 5, 8 marca 47. Była to inwestycja miejska współfinansowana z rządowego programu ograniczenia niskiej emisji. Termomodernizacja obejmowała wykonanie instalacji CO i CW oraz solarnej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie elewacji i dachu oraz likwidowanie pieców kaflowych w 25 lokalach mieszkalnych. Koszt robót wyniósł około 1 500 000 zł, to jest 375 tysięcy na budynek, to jest 1500 zł za metr kwadratowy. Wysoka kwota, niemniej no, budynki można powiedzieć, że są na miarę XXI wieku. Co pokazuje, jak duże nakłady są potrzebne do wykonania niezbędnych remontów i modernizacji budynków tak, aby spełniały one wymogi cywilizacyjne XXI wieku. Gmina posiada w swoich zasobach jeszcze 29 budynków komunalnych o powierzchni prawie 11 tysięcy metrów kwadratowych wymagających termomodernizacji. Chcąc je wyremontować i zmodernizować, trzeba by przeznaczyć kwotę około 16 milionów złotych. Na slajdzie budynki przed, po termomodernizacją. Rynek 6, kolejny slajd, Miodowa 10, Dworcowa 5, 8 marca 47. Kolejny slajd poproszę. W związku z planowaną przez Gminę Miejską Kościerzyna sprzedażą działki 277/4 wystąpiła konieczność, czyli naszej dawnej siedziby, konieczność znalezienia nowej siedziby dla działalności spółki. Rozpatrywano możliwość zakupu na ten cel działki nr 441 przy Świętojańskiej 5D o powierzchni 854 metry z budynkiem prawie 160 metrów kwadratowych. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych rokowań nieruchomość ta została 8 września nam sprzedana za 515 tysięcy złotych netto, to jest 14 200 poniżej ceny wywoławczej. Życie pokazuje, że działki w rejonie no, Starego Miasta, rynku Przymiodowej ostatnio poszły za 1000 zł metr kwadratowy, proszę Państwa. Od osoby prywatnej, tak? W miesiącu październiku ogłoszono przetarg na wykonanie prac remontowych w nowej siedzibie. Ostatecznie prace remontowe zakończono w grudniu. Koszt robót wyniósł około 120 tysięcy brutto. Przeprowadzka do nowej siedziby nastąpiła pod koniec 2015 roku. W końcu 2015 weszła w życie dokonana przez Sejm zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki utworzeniu na mocy nowelizacji ustawy Funduszu Dopłat reaktywowano budownictwo społeczne w Polsce, które nie było realizowane od 2009 roku. To, o czym wspominałem, przedstawiliśmy burmistrzowi możliwość budowy w ramach powyższego programu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami pod wynajem na działce przy Hejkiego w Kościerzynie. Oferta mieszkań pod wynajem skierowana jest do gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, zbyt wysokich, aby ubiegać się o lokal socjalny, a zarazem zbyt niski, aby wynająć mieszkanie na wolnym rynku lub zaciągnąć kredyt hipoteczny. W szczególności do rodzin wychowujących jedno lub więcej dzieci. Przy niewysokim wkładzie własnym, sięgającym kwoty cirka 2,5 miliona złotych, to jest 1500 zł za metr kwadratowy, gmina może uzyskać 36 mieszkań pod wynajem o powierzchni 1660 metrów kwadratowych. Jeżeli mogę, kolejny slajd. Działalność eksploatacyjno-remontowa, Kościerskie TBS, spółka ZOO w swoich działaniach w zakresie świadczonej usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami zgodnie z posiadanym systemem zarządzania jakości skupia się na dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym Kościerskiego TBS, Gminy Miejskiej Kościerzyna i wspólnot mieszkaniowych. Obecnie jest to 126 budynków, prawie 200 klatek schodowych, zamieszkuje ponad 4,6 tysiąca osób. Eksploatujemy 8 kotłowni, w tym 3 węglowe, ponad 35 km instalacji centralnego ogrzewania, 10 km instalacji ciepłej wody, prawie 11 km instalacji zimnej wody oraz ponad 14 km instalacji kanalizacyjnej i
tak samo ponad 14 elektrycznej. To wszystko bez rozprowadzenia w mieszkaniach. To tylko tyczy się pionów w częściach wspólnych. Nadto ponad 64 km kanałów wentylacyjnych i 8,5 km kanałów dymowych. Wydany przez TIFNOR CERT GmbH z SN Europejski Certyfikat Jakości Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami posiadamy od 2003 roku, a w roku ubiegłym po pozytywnym audycie termin ważności certyfikatu został przedłużony do 18 roku. Jeżeli mogę, kolejny slajd, na którym przedstawiono graficznie ilość administrowanych budynków, ich strukturę. Największa liczba to lokale osób fizycznych, tym bordowym czy fioletowym kolorem 1319, potem lokale komunalne w budynkach gminnych 295, lokale komunalne we wspólnotach 205 i 240 to lokale kościerskiego TBS, jeden nadleśnictwa w budynku starym, nadleśnictwo w gminie miejskiej Kościerzyna. Kolejny slajd, jeżeli mogę. Zasób mieszkaniowy kościerskiego TBS, spółka z o.o. w Kościerzynie to budynki nowe, wybudowane w latach 2000-2007. Jest to 6 obiektów, na które składają się 232 lokale mieszkalne, w których zamieszkuje 571 osób. Od 1 października 2013 roku czynsz regulowany w zasobach kościerskiego TBS nie zmienił się i wynosił 8,95 zł za metr kwadratowy. Jest to najtańszy czynsz przy takim standardzie w mieście. Rynkowy kształtuje się na poziomie 16-18 zł za metr kwadratowy. Przypomnę, że czynsze w ramach programu Mieszkanie Plus zapowiadanym przez rząd nie mają być mniejsze niż 10 zł za metr kwadratowy. Czynsz regulowany w TBS-ie na koniec 2015 roku był niższy o 34% od dopuszczalnej maksymalnej stawki 13,59 zł za metr kwadratowy. W lokalach komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kościerzyna od 1 kwietnia 2015 roku minimalna stawka wynosiła 1,76 zł za metr kwadratowy, a maksymalna 8,90 zł za metr kwadratowy. Na koniec 2015 roku średnio ważona stawka czynszu wynosiła 4,83 zł za metr kwadratowy i stanowiła cirka 47% dopuszczonej ustawą wielkości, to jest 10,20 zł. Nie bez, no, pominę, jeżeli mogę, kolejny slajd. Finansowanie ze środków czynszowych i budżetu miasta. Tutaj przedstawiłem na rysunku te dwie ostatnie kolumny. Pokazują plan potrzeb 1 500 000, a realizacja 1 800 000, ale to głównie dzięki kawce, tak? 1 500 000 sama kawka, 300 000 z budżetu czynszowego przeznaczone na remonty. Z wyższego wykresu wynika, że w roku sprawozdawczym po raz kolejny nakłady przekroczyły planowane potrzeby remontowe. To jest, co powiedziałem. Jeżeli mogę, następny slajd. W 2015 roku kościerskie TBS administrowało 84 wspólnotami mieszkaniowymi. Wszystkie wspólnoty nam zaufały, nie zmieniła administratora. Średnia stawka za administrowanie w 2015 roku wynosiła 69 groszy za metr kwadratowy. Koszty bieżącego utrzymania budynków w 2015 roku kształtowały się na poziomie 76 groszy za metr kwadratowy. Dla porównania powiem, będący poza naszą administracją, budynek Świętańska 12 zł 28, to jest o cirka 68% drożej, pomimo niepłacenia za dzierżawę za miejsca pod śmietniki. Tak niską wartość uzyskaliśmy między innymi dzięki organizowaniu przetargów na roboty. Zdjęciowe przykłady administrowanych wspólnot: Mała Kolejowa 6, Świętańska 13, Dworcowa 4, Rynek, kolejny slajd, 17-18, Staszica 1, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Kartuska. Kolejny slajd, jeżeli mogę. Działalność ekonomiczno-księgowa. TBS, jak kiedyś wspominałem, kredytem stoi prawie 12 milionów złotych. Niemniej spłata przebiega bez zakłóceń. W miesiącu kwietniu firma doradca audytor z Gdańska dokonała badania bilansu za 2014 rok i nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości. W dniu 15 czerwca 2015 roku na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników kościerskiego TBS zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres 2015 roku. Działania windykacyjne, zarówno te związane z wczesną interwencją polegającą na wysyłaniu wezwań do zapłaty, a także ostateczną, procedurami sądowymi i egzekucyjnymi wpłynęły na poprawę ściągalności należności w stosunku do 2014 roku. W przypadku nieruchomości gminnych to 99% z przecinkiem pokazuje to, że
nie wszystkie, że dług urósł, prawda, o 0,75%, nie ściągnęliśmy 100% niestety. Zasoby, ale są to lepsze wyniki niż w poprzednim roku. Zasoby TBS-u ponad 100%, wspólnoty ponad 102%, średnia ważona z zasobów 101%. Kolejny slajd, jeżeli mogę. Podsumowanie, rok 15 był kolejnym, począwszy od 2001, w którym spółka wypracowała zysk netto, tym razem 247 728,30 groszy. Spłacamy 600 tysięcy, jak wspomniałem, rzędu odsetek i kredytów. Najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym roku był niewątpliwie zakup nowej siedziby, w której rozpoczęliśmy funkcjonowanie w końcu grudnia. Nowy obiekt w stosunku do poprzedniego posiada wiele pozytywnych cech, m.in. lokalizacja bliższa większości administrowanych budynków. Swoje zadowolenie wyrażały wspólnoty podczas dorocznych zebrań. Jedno zamiast trzech wejść zewnętrznych, radni z dłuższym stażem pamiętają, jak wyglądała nasza stara baza, trzy oddzielne wejścia. Bliskość macierzystego banku, co umożliwiło likwidację kasy związanego z tym konwoju gotówki, zwartość bryły i zapewne tańsze ogrzewanie z sieci miejskiej zamiast energii elektrycznej, bo tam na 8 marca energią elektryczną się ogrzewaliśmy. Profesjonalizm, doświadczenie, niskie koszty oraz lepsze dostosowywanie oferty rynkowej zarządzania nieruchomościami przyczyniły się zapewne do braku utraty w ubiegłym roku wspólnot pomimo bardzo intensywnej kampanii reklamowej konkurencji. Podkreślenia wymaga także, pomimo różnorodności zakresu, wysoki standard zarządzania nieruchomościami potwierdzony europejskim certyfikatem ISO 9001 wersji 2008, utrzymywanym przez spółkę nieprzerwanie od 2003 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli pytania, oczywiście odpowiem. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych pragnie zająć głos? Nie widzę. Dziękuję. W tym miejscu serdecznie witam pana prezesa Grzegorza Zabrockiego, prezesa Centrum Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Kościerzynie, i bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania. Dzień dobry, pani przewodnicząca, państwo radni. W imieniu Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kościerzynie chciałbym przedstawić informację z działalności spółki w roku 2015-2016 oraz informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju. Zgodnie z sugestią postaram się to zrobić w sposób syntetyczny. I tak odpowiednio w 2015 roku z trzech organów spółki, a więc Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zmieniły się dwa. Na przełomie czerwca i lipca ze składu Rady Nadzorczej został odwołany prezes Polskiego Związku Płetwonurkowania pan Aleksander Polak, a w jego miejsce została powołana pani Beata Radziszewska, skarbnik Polskiego Związku Płetwonurkowania. Natomiast w dniu 31 sierpnia z funkcji jednoosobowego zarządu została odwołana pani Joanna Werochowska i ja panią Joannę zastąpiłem na tym miejscu. I tak odpowiednio, jeżeli chodzi o takie krótkie informacje, na 31 grudnia 2015 roku pracowały na basenie 33 osoby. Poproszę następny slajd. Z kolei obciążenie basenu na przełomie poszczególnych miesięcy roku 2015 w porównaniu do roku 2014 przedstawiało się następująco. W roku 2015 widać dwa szczyty. Szczyt w lutym związany z feriami zimowymi oraz szczyt w lipcu, gdzie w ogóle spółka osiągnęła najwyższe przychody z tej działalności podstawowej. Było to związane z brzydkim deszczowym lipcem. Bardzo proszę następny slajd. Jeżeli chodzi o samo sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym, choć nie jest to obowiązkowe, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej podlegało ono badaniu niezależnego rewidenta i zgodnie z ustaleniami zespołu rewidentów spełniło ono wszystkie wymogi określone przepisami i uzyskało pozytywną opinię. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników 13 czerwca 2015 roku.
Bardzo proszę, następny slajd. I tak odpowiednio w 2015 roku przychody operacyjne wyniosły 3 441 828 zł i było 185 tysięcy ponad wyższe od przychodów w roku 2014. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to wzrosły one o 23 tysiące. Bardzo proszę, następny slajd. I tak odpowiednio, jeżeli chodzi o bilans, to aktywa i pasywa na 31 grudnia 2015 roku przekroczyły 674 tysiące złotych w porównaniu do 603 tysięcy złotych w roku 2014. Działalność spółki w roku 2015 zamknęła się zyskiem księgowym netto w wysokości 31 245,14 zł. Do porównania w roku 2014 była to strata w wysokości przekraczającej 130 tysięcy zł i była ona pokryta wtedy z kapitału zapasowego. On w 2015 roku zmalał z 272 tysięcy do 142 zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2015, zgodnie z wnioskiem zarządów, ten wypracowany zysk w części został przeznaczony na podniesienie kapitału zapasowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji. Wzrósł dzięki temu kapitał zapasowy do 162 tysięcy. Natomiast pozostała część została przeznaczona na premię dla pracowników spółki. Poproszę następny slajd. Teraz już przechodzimy do tego, co się dzieje na bieżąco na basenie. Na dzisiaj mamy Trzyniecki, strefę gastronomiczną, strefę siłowni i fitness. Część dotyczącą opalania i saun. Natomiast od 1 sierpnia nie będziemy prowadzili już zajęć zumby. Między innymi dlatego, że dochodziło do konfliktów interesu pomiędzy zajęciami z zumby a działalnością strefy gastronomicznej. W ubiegłym roku podejmowaliśmy działania związane z zmianą organizacji spółki służącą. Ta zmiana miała służyć optymalizacji funkcjonowania poszczególnych stref, dlatego że za rok 2015 pomimo ogólnego dodatniego wyniku finansowego strefa gastronomiczna i strefa odnowy biologicznej łącznie wygenerowały stratę przekraczającą 100 tysięcy złotych. To jakby nie ma zgody zarządu na takie działanie, aby inne strefy dopłacały do działalności tych stref, dlatego zmieniono regulamin organizacyjny. Dzienny czas funkcjonowania tych stref, ale też obsadę pracowników. Mogę powiedzieć, że one, te działania przyniosły efekt. Na dzisiaj strefa gastronomiczna na dzień 30 czerwca 2016 roku ma bilans dodatni, natomiast strefa odnowy biologicznej od maja z kolei 2016 roku ma bilans dodatni. Wiąże się to z tym, że regulamin organizacyjny wchodzi w życie od 1 marca i pociąga za sobą konieczność wypowiedzeń i wypłaty odpraw, dlatego ten bilans jest dodatni dopiero od marca. Poproszę następny slajd. I jeżeli chodzi o rok 2016, informację finansową, może zacznę od tego, że zgodnie z wolą wspólników spółki, tak, został wprowadzony obowiązek sprawozdawczy. W tej chwili spółka składa sprawozdania kwartalne i zgodnie ze sprawozdaniem za drugi kwartał 2016 roku spółka wypracowała na 30 czerwca przychody operacyjne w wysokości 1 870 000 zł, co stanowi ponad 110% planu. Natomiast z kolei koszty działalności operacyjnej wyniosły 1 590 000, co stanowi 92% planu. Ta różnica pozwoliła na wypracowanie zysku księgowego netto na 30 czerwca w wysokości 230 000 zł. Pomimo tego, że plan zatrudnienia na rok 2016 wynosi
30 osób. Na dzisiaj pracują w spółce 32 osoby. Wiąże się to z tym, że dwie panie zaszły w ciążę i przebywają na zwolnieniach lekarskich. W związku z powyższym zaistniała konieczność zatrudnienia zastępstwa. Bardzo proszę następny slajd. Myślę, że na taki, a nie inny wynik finansowy, który na pewno będzie podlegał korekcie z tytułu aktualnie prowadzonych prac remontowych w spółce. Między innymi istotny wpływ miało znaczące zwiększenie zakresu współpracy Kościelskiego Basenu z samorządami. W 2015 roku stan, jaki zastałem, był taki, jak widać po lewej stronie, a nawet nie do końca, bo nie było tam gminy Nowa Karczma. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2016, to ten zakres współpracy znacząco wzrósł. Te gminy, które są wytłuszczone, te samorządy, korzystają z usług Kościelskiego Basenu na podstawie podpisanych umów. Natomiast jeszcze w planach od września są trzy samorządy i póki co jest deklaracja współpracy i myślę, że koło obopólnej korzyści. Ale oczywiście nie tylko ta działalność wpłynęła na taki, a nie inny wynik finansowy. Wpłynęła też działalność z innymi podmiotami. Poproszę o kolejny slajd. A więc w zakresie realizacji Karty Dużej Rodziny z miastem Kościerzyną, z gminą Kościerzyna, z gminą Lipusz, z różnego rodzaju hotelami, ośrodkami, organizacjami pozarządowymi, ale też aktywny udział w różnego typu przedsięwzięciach, które są organizowane przez współpracujące z nami podmioty. To po stronie przychodów, natomiast też myślę, że racjonalizacja kosztów funkcjonowania obiektu i działania, które są podejmowane w tym kierunku. Bardzo proszę kolejny slajd. I właśnie jeżeli mówimy o kierunkach rozwoju spółki, to bezwzględnie należy je połączyć z planem zamierzeń i remontowych i inwestycyjnych, a to z tego względu, że należy pamiętać, że Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Płetwonurkowania, krytą pływalnię z zapleczem w Kościerzynie, bo tak brzmi pełna nazwa tego obiektu. I że ten obiekt nie jest własnością spółki, nie jest własnością miasta czy powiatu, jest własnością Polskiego Związku Płetwonurkowania. I został wydzierżawiony Kaszubskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu na okres 30 lat we wrześniu 2009 roku. Spółka z tego tytułu z jednej strony jakby korzysta z tego obiektu i uzyskuje z niego pożytki, natomiast z drugiej strony ponosi koszty, wszystkie koszty jego utrzymania w stanie niepogorszonym oraz koszty wszelkich podatków i opłat i czynszu dzierżawnego. Bardzo proszę kolejny slajd. I to się dokładnie, to utrzymanie tego obiektu w stanie niepogorszonym przekłada się na przygotowanie planu zamierzeń remontowych inwestycyjnych, który w marcu tego roku został zatwierdzony przez wspólników. I ten plan opierał się na założeniu realizacji remontów i zakupów niezbędnych z jednej strony do utrzymania tego obiektu w stanie niepogorszonym, ale z drugiej strony do zwiększenia potencjału też tego obiektu. Podlegał też jakiemuś urealnieniu, bo w poprzednim planie remontowo-inwestycyjnym mówiono o budowie przez spółkę Centralnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Polskiego Związku Piłki Ręcznej, mówiono o budowie motelowca, mówiono o budowie krytych kortów. Generalnie mówiono o wielu pewnie szczytnych celach, natomiast które są zupełnie poza zasięgiem finansowym spółki. Dlatego ten plan został urealniony i zgodnie z założeniami planu zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na lata 2016-2019. Poproszę następny slajd. Mamy trzy takie grupy wydatków, od drobnych zakupów inwestycyjnych poprzez działania remontowe, ale też inwestycje w obcy środek trwały. I dwa najistotniejsze działania, jakie
będziemy, mam nadzieję, realizować, czy jesteśmy w trakcie realizacji z tego całego planu, to jest z jednej strony optymalizacja kosztów funkcjonowania obiektu poprzez obniżenie kosztów energii elektrycznej polegających na zmianie sposobu zasilania energią elektryczną basenu, a mianowicie będziemy budowali własną trafostację, dzięki temu będziemy z energią mogli się rozliczać ze średniego, a nie z niskiego napięcia, co przyniesie nam wymierne oszczędności, co pokażę na jednym z kolejnych slajdów. I drugie duże działanie, które ma zwiększyć potencjał i atrakcyjność obiektu dla klientów indywidualnych. Dlatego idziemy w tym kierunku, ponieważ na około 3,5 miliona złotych przychodów aż 2,5 miliona pochodzi od klienta indywidualnego i to on jest jednak głównym czynnikiem, tak, który generuje dochód kościelskiego basenu. Pozostały 1 000 000 złotych to jest klient instytucjonalny, w tym lwia część, prawie połowa to jest samorząd miejski, który dzięki temu, że wykupuje usługi nauki pływania na kościelskim basenie, w ten sposób też wspiera działalność tego obiektu i miejsko-powiatowej spółki. Wszyscy pozostali klienci instytucjonalni to jest kolejne 500 000. Pewnie warto pamiętać o tym, że założenia biznesplanu były zupełnie inne, bo one zakładały, że dotacja od samorządu będzie 1 800 000, około 1 000 000 będzie pochodziło od klientów indywidualnych i łącznie działalność basenu zamknie się na poziomie 2 800 000. Życie to zweryfikowało, jest zupełnie odwrotnie, tak by można było powiedzieć. Od klientów instytucjonalnych jest 1 000 000, 2,5 miliona pochodzi od klientów indywidualnych i dlatego właśnie jakby w kierunku tych klientów musimy dostosowywać funkcjonowanie i potencjał obiektu. I dlatego założyliśmy, aby w miejscu, które jest na dzisiaj niewykorzystane, gdzie kiedyś mieścił się bar Mokrej Stopy, wybudować wodny plac zabaw. Ten basen z założenia miał pełnić głównie funkcję sportową. W związku z powyższym tych atrakcji dla dzieci, dla rodzin w porównaniu do innych obiektów jest stosunkowo mało i tutaj zamierzamy coś z tym zrobić. Bardzo poproszę o kolejny slajd. I tak odpowiednio z audytu energetycznego, czy ekonomiczno-energetycznego, jaki przygotowaliśmy, czy fachowcy przygotowali na zlecenie spółki, wynika, że zmiana czy wybudowanie tej trafostacji powinno nam przynieść roczne oszczędności na kosztach przesyłu energii elektrycznej na poziomie około 80 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że wstępny kosztorys przewiduje, że wartość tej inwestycji nie przekroczy 150 tysięcy złotych, to zwyczajnie nam się to będzie opłacało, zwróci się w trzecim roku, dlatego jakby już jesteśmy w trakcie realizacji tego i będziemy to realizowali z kredytu bankowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Bardzo proszę kolejny slajd. A to jest taka wizualizacja tego, co chcielibyśmy zrobić za te planowane 250 tysięcy złotych. To jest zwymiarowany rzut tego miejsca, które się znajduje na basenie. Mniej więcej coś takiego będzie tam można zrobić. Dzięki uzgodnieniom z powiatowym inspektorem sanitarnym będziemy mogli obniżyć wartość tej inwestycji około 100 tysięcy złotych z tytułu włączenia jej do obiegu wody z basenu rekreacyjnego, bo istniało takie zagrożenie, że na potrzeby budowy tego wodnego placu zabaw będziemy musieli zbudować dodatkowy obieg wody. Niestety nie ma, na szczęście nie ma takiej potrzeby, ponieważ ten wodny plac zabaw będzie znajdował się na ciągu tych wszystkich niecek i z tego woda wracająca z tego placu będzie spływała już do systemu uzdatniania. Dzięki temu jest możliwe takie inne rozwiązanie i szacowana wartość tej inwestycji to około 250 tysięcy złotych. No w tej chwili podejmujemy działania zmierzające do uzbierania tych pieniędzy w spółce, tak to bym określił, w najwyższym możliwym udziale.
a jak już będziemy mieli dostatecznie dużo, żeby podjąć negocjacje, to zwrócimy się pewnie z prośbą jako spółka do wspólników o wykupienie dodatkowych usług na obiekcie, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze tą kupkę pieniędzy przeznaczonych na ten cel zwiększyć. I to chyba wszystko z mojej strony w skrócie syntetycznym. Jeżeli jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękuję panu prezesowi za prezentację. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych pragnie zająć głos. Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję panu prezesowi za przedstawienie sprawozdania z funkcjonowania obiektu.